Suwalski inspektor sanitarny Elżbieta Bednarko podała rano najnowsze dane dotyczące sytuacji w mieście i w powiecie ziemskim suwalskim. Bilans na godzinę 9 był następujący. Osób zakażonych – 0. Osób w kwarantannie – 211. Osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 34. Pobranych próbek – 32. Od dzisiaj obowiązuje również zakaz wychodzenia z domu. Opuścić dom można wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Zakaz przemieszczania nie obowiązuje w następujących sytuacjach. Podczas wykonywania czynności zawodowych, gdy wychodzimy do sklepu po zakupy, wyprowadzamy psa, idziemy do lekarza lub psychologa, apteki lub opiekujemy się najbliższymi, wykonujemy pracę wolontaryjną związaną z przeciwdziałaniem COVID-19. Uwaga, poruszać się można w wyżej wymienionych celach w maksymalnie dwuosobowych grupach za wyjątkiem rodzin. Odległość między osobami nie może być mniejsza niż 1,5 metra. Uczestnictwo w sprawowaniu kultu lub obrzędu religijnego. Nowe ograniczenie dopuszcza zgromadzenie religijne, o ile liczba uczestniczących osób nie przekracza 5. Ograniczenie dotyczy również pogrzebów i ślubów. Kwarantanna obowiązuje od dzisiaj również osoby mieszkające w kraju, ale pracujące za granicą. Po powrocie z pracy do domu powinny takie osoby pozostać w nim 14 dni. Za złamanie kwarantanny grozi kara do 30 tysięcy złotych. W środkach transportu publicznego może być jednorazowo przewożona ilość pasażerów nie większa niż połowa miejsc siedzących. W szkołach rozpoczął się okres zdalnej nauki z realizacją podstawy programowej oraz możliwością oceniania uczniów.